Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie kolejnego dnia naszej nowenny, kolejnego dnia naszej wspólnej modlitwy. Będzie dzisiaj prawdopodobnie głośno dookoła, ale jakoś damy radę. Mamy dzisiaj fantastyczne wezwanie, czyli szatana, klęsko, sroga. Moi drodzy, kiedy klęska jest najbardziej dotkliwa? Otóż nie wtedy, kiedy jakieś wielkie siły wojska pokonują jakąś małą armię, bo to jest taka klęska oczywista. Klęska sroga jest wtedy, kiedy ktoś, kto zupełnie nie wyglądał na kogoś, kto może wygrać, nagle odnosi jakieś druzgocące zwycięstwo i przeciwnik się, że tak powiem, nie może nadziwić, że przegrał z kimś takim. Zwycięstwo Maryi, albo raczej zwycięstwo Boga w Maryi, właśnie na czymś takim polega. Czyli ta najmniejsza, ta zupełnie niepozorna, ta kilkunastoletnia dziewczyna wygrywa zbawienie dla całego świata, zgadza się na wielki plan Boga, na Jego wielkie działanie. Kochani, to jest tylko takie pokazanie, że dla Pana Boga nie ma jakby sił, którymi On nie mógłby zwyciężać. Zresztą myślę, doskonale wiecie, że w Biblii co rusz są jakieś bitwy, jakieś wielkie zwycięstwa właśnie malutkich sił nad wielkimi siłami zła. Moi drodzy, to oznacza, że z tym, co masz, z taką siłą, jaką masz, możesz zwyciężać, oczywiście w imię Pana Boga i wtedy, kiedy jesteś z Panem Bogiem. Oczywiście chodzi o zwycięstwo nad złem, nie nad ludźmi, nie nad, nie wiem, kimś, kogo traktujesz jako wroga, tylko zwycięstwo nad grzechem, nad złem, nad tym wszystkim, co pochodzi od szatana. Każde, nawet najmniejsza, o matko, każda, nawet najmniejsza siła może z Panem Bogiem wygrać, z największą siłą. To tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, modlimy się, a nie lenimy się. Do zobaczenia już jutro w kolejnym dniu naszej nowenny. Ściskam, błogosławię, pozdrawiam, z Bogiem. Pa!